533 lata po zwycięstwie Jagieły i Witolda nad Czarnymi Krzyżami. Lipiec 43. Na wschodzie pierwsza Kościuszkowska prezentuje swą siłę i gotowość. Powołane z kołchozów, fabryk i kopalń, z kraju krasnojarskiego i altajskiego, spod Swierdłowska i Archangielska, z tajgi i Kazachstanu, z zimnej północy i upalnego południa, dla sprawy najświętszej, wyzwolenia ojczyzny. Dokładnie w czwartą rocznicę września pociągnie na zachód, na front.